W listopadzie odbyły się Gliwickie Dni Rozmów o Zdrowiu Psychicznym Dzieci i Młodzieży, czyli rozmawiamy o nastroju bez stresa. Realizujemy trzydniową konferencję, właściwie wydarzenie, bo to nie jest tylko i wyłącznie konferencja. Jest to wiele warsztatów, spotkań przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale także dla rodziców i dla nauczycieli. To wszystko jest poświęcone zdrowiu psychicznemu, dlatego że patrząc na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o młodzież w szkołach, w domach, bardzo często spotykają się z problemami, które na początku zaczynają się niewinnie, a później okazuje się, że jest to bardzo ciężka depresja, często nierozpoznawalna na odpowiednim etapie, na przykład przez rodziców. Dlatego też uznaliśmy, że trzeba wychodzić do przodu, trzeba edukować, pokazywać, w jaki sposób sobie radzić już z takimi pierwszymi symptomami nawet stresu. A nam zależy na tym, żeby rosło nam zdrowe pokolenie, żeby te dzieci w przyszłości potrafiły dobrze pełnić też rolę rodziców, partnerów, pracowników czy też pracodawców, ale muszą się nauczyć budować siebie. Wydarzeniu towarzyszyło wiele aktywności, takich jak panele tematyczne, warsztaty czy też zajęcia artystyczne i sportowe. W autorskim treningu Leszka Klimasa uczestniczyło ponad 700 dzieci z gliwickich szkół, a oprócz oferty zajęć w Prezero Arena Gliwice, wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z aktywności w innych lokalizacjach na terenie Gliwic. Palmiarnia miejska zmieniła się w wyjątkową strefę chilloutu, między innymi oferując ćwiczenia oddechowe oraz rozmowę z psychologiem i psychoterapeutą. A kogo najbardziej dotyczy wsparcie psychologiczne? Dotyczy wszystkich tak naprawdę, ale najbardziej może przerażający i najbardziej zintensyfikowany w ostatnim czasie jest właśnie wśród dzieci i młodzieży. Mówię dzieci, ponieważ dotyka już nawet dzieci 7-8-letnich. Więc tak, jest coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, ale dorosłych również. Wydarzenie jest jak najbardziej niezwykle istotne i ważne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie już nie tylko dorośli, ale młodzież, a przede wszystkim dzieci, coraz częściej mają potrzebę wsparcia psychologicznego ze względu na brak kontroli emocji i wszelkiego rodzaju problemy z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, z którymi się po prostu spotykają w codziennym życiu. Moim zdaniem absolutnie takie wsparcie psychologiczne, praca nad trudnościami pomaga w każdym wieku. Im szybciej, tym lepiej właściwie. Im mniej nasilone trudności, tym łatwiej nam jest pomóc wyprowadzić z tych trudności. Także tak, pomaga, absolutnie pomaga. Gliwickie Dni Rozmów o Zdrowiu Psychicznym Dzieci i Młodzieży organizowane były przez Prezero Arenę Gliwice, Centrum Kultury Wiktoria oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.